kibiców w całej Polsce. Kamil Stoch, trzeci po pierwszej części rywalizacji. Wczoraj 58. podium w karierze. Na miejscu drugim zakończył ten pierwszy konkurs Kusamo. Jest już zielone światło, jest sygnał od Stefana Horngachera. No i popatrzmy na drugi skok, skoczka z zębu. Kamil Stoch już w powietrzu. Ładnie wychylił się do przodu, daleko, daleko, brawo! Ustał, piękny skok, poprawne lądowanie telemarkiem. No i będziemy mieli nowego lidera. Na pewno dzisiaj Kamil Stoch po raz kolejny na podium w zawodach Pucharu Świata. 144 metry, najdłuższy skok dzisiejszego konkursu. Dorzucił jeszcze półtora do osiągnięcia Domena Prewca. Czy będzie teraz jury musiało zebrać się, bo to został przekroczony rozmiar skoczni, 142 metry. Czy będzie obniżony rozbieg? To wszystko zależy od jury. Mogą, nie muszą. Wysokie oceny. 19, 18,5, dwie dziewiętnastki są. Jedna z nich wejdzie do noty odjętych 13,1 punktu. Na pewno obejmie prowadzenie, na pewno jest 59. podium w karierze Kamila Stocha. 1,1 metra na sekundę pod narty. Wykorzystał te znakomite warunki lider polskiej ekipy Kamil Stoch.